against love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have to take. Cześć, witam was w kolejnym materiale wideo na moim kanale, w drugim materiale podsumowującym kolejny rok na YouTubie. Przede wszystkim na początku chciałbym wam życzyć wesołych, radosnych świąt wielkanocnych, ponieważ mamy dziś niedzielę wielkanocną, 1 kwietnia. Dlaczego ten materiał wypuściłem właśnie 1 kwietnia, a nie 27 marca? Ano właśnie dlatego, że pierwszy materiał podsumowujący 2 lata na YouTubie pojawił się właśnie 1 kwietnia, dlatego chciałem wam właśnie... Chcę wypuszczać te filmy w tym samym czasie, czyli będą się pojawiać 1 kwietnia każdego roku. O ile jeszcze będę nagrywał dalej na YouTubie. Na moim stanowisku wiele się zmieniło, jak już możecie zauważyć. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni materiał, który właśnie ukazał się rok temu, ale wiele się zmieniło, ponieważ tutaj konsola, nagrywarka i dekoder znajdowały się na tej szufladce, tutaj na tej na dole. Dobrze nie widać, a nie chcę oddalać za bardzo kamery. Mogę mieć też trochę zmieniony głos, bo jestem nieco przeziębiony i mogę mieć ten głos troszkę zmieniony. Dałem wszystko na górę, ponieważ musiałem mieć miejsce na klawiaturę i myszkę, ponieważ doszedł też tutaj komputer. Tutaj przed sobą mam też monitor, którego teraz nie widzicie, ale za chwilę zobaczycie. Za chwilę, tak, za chwilę w sumie. Zobaczycie krótki taki materiał, w którym wam pokażę z innej perspektywy to całe stanowisko, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Jest też komputer. Komputer też wam na końcu w filmie pokażę, podzespoły wam powiem, jakie są i tak dalej. Ja sobie tutaj taką krótką rozpiskę zrobiłem tego, co mówiłem w poprzednim materiale, tym, co był właśnie rok temu, żeby wiedzieć mniej więcej o czym mówić, tak? O czym mówić. No i na początku to oczywiście są gry. Tutaj w grach wiele się zmieniło, bo w poprzedniej części był tylko Assassin's Creed 4 Black Flag, a teraz tych gier jest troszkę więcej. Jeszcze patrz. Nie ma ich nie wiadomo ile, ale troszkę więcej ich jest. Jest przede wszystkim FIFA 16, jak widzicie, ale jej niestety nie ma na kanale i nie będzie, bo ja tą grę kupiłem sobie tylko tak, żeby sobie pograć ze znajomymi. Tak więc FIFA 16 jest tak na granie poza nagrywaniem. Kolejną grą jest właśnie Assassin's Creed 4 Black Flag, tą grę bardzo dobrze znacie. W ogóle w tym roku poszliśmy bardziej do przodu, jest tych gier więcej. Nie robię gier na 100%, dlatego właśnie poszło to wszystko tak do przodu momentalnie. Kolejną grą jest Assassin's Creed Unity w edycji Bastylii. Kto oglądał unboxing, wie, o co chodzi. W edycji Bastylii, w edycji kolekcjonerskiej jest ta gierka. Gierka jest w środku, to jest oczywiście całe opakowanie. Dlatego tak grubo tutaj było w tych grach. No i ostatnią grą, jaką posiadam, jest właśnie Advance Venture Origins, którą mam w planach. A kiedy się ona pojawi, jeszcze nie mam pojęcia. Na razie chciałbym taki sobie troszkę przestój zrobić między seriami. Pojawi się też nowa seria, ale to jeszcze zobaczycie jaka. Jeśli chodzi o dysk, to nic tu się wiele nie zmieniło, kompletnie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o dysk. Dysk dalej działa, nie narzekam na niego i wszystko jest jak należy. Jeśli chodzi o pady, też wiele się tu nie zmieniło, oprócz tego, że w poprzednim roku nie było tych nakładek, o których już wam mówiłem w jednym materiale, ale pewnie kto nie oglądał, to nie wie. Takie nakładki sobie na analogii założyłem i one są przydatne, bo po prostu nie zjeżdża tak palec z analoga, jak to zjeżdżał wcześniej, bo zjechały mi się te gumki na wierzchu po prostu już do plastiku praktycznie i niezbędne były te gumki. Na drugim padzie też mam tylko czarne i niezbyt dobrze widać, może widać te takie antypoślizgi, te takie kropeczki. Mam jeszcze dwie zapasówki, ale jak na razie nie ścierają się i jest git. Rok temu wam powiedziałem, że w FIFA gram na lapku, natomiast teraz lapek to praktycznie nie jest mi do niczego przydatny, bo do renderowania teraz mi jedynie służy komp i na lapku mało co spędzam czasu, a FIFA mam także
na konsolę, więc lap już teraz nie jest mi w ogóle potrzebny. Jeśli chodzi o słuchawki. Słuchawka też się nic nie zmieniło, te same co były rok temu. Nie narzekam, nie zepsuły się jeszcze i jestem z nich zadowolony. Jeśli chodzi o samą konsolę, którą tutaj widzicie, też nic się nie zmieniło, naklejka jest dalej ta sama i miałem robić tą serię z naklejek, miałem cały czas odklejać, przyklejać. Jak będę robił na przykład inną, miałem w planach tak, jak będę robił serię z Assassin's Creed Unity, kupię naklejki Assassin's Creed Unity i je po prostu nakleję, ale po prostu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wyrzucać pieniędzy w błoto, bo ta seria się niezbyt fajnie przyjęła. I dlatego zostanie tak jak zostanie, muszę tylko zrobić materiał z odklejania naklejek i być może zrobię jeszcze jeden materiał z naklejania naklejek, ale kupię już taką naklejkę, żeby po prostu ona była na stałe. Jeśli chodzi o statystyki na YouTubie, no to jeśli chodzi o subskrypcje, niestety akurat dzisiaj nie mogę sprawdzić, wyskakuje mi taki błąd w statystykach. Gdzieś on się wam tutaj wyświetli, gdzieś wam to wkleję, żebyście widzieli mniej więcej o co chodzi. Po prostu nie mogę sprawdzić statystyk z całego roku, w ogóle z całego okresu nie mogę zobaczyć statystyk, ponieważ wyskakuje mi właśnie taki błędzik i po prostu musiałem się kierować takimi statystykami, jakie miałem 2-3 dni temu, coś takiego. I z tego oczywiście co pamiętałem, nie, bo ja tego nie zapisuję ciągle. Także jeśli chodzi o subskrypcje, to w tamtym roku było 135, jak nagrywałem materiał. W tym roku jest okrągłe 300 i bardzo mnie to cieszy. Jest okrągłe 300, akurat 27 marca dokładnie 300 subskrypcja biła, a więc to bardzo mnie to cieszyło, że akurat na te pełne 3 lata 300 subskrypcji biło. Jeśli chodzi o Facebooka, nikt tam praktycznie nie zagląda, 37 lajków było w tamtym roku, 45 jest w tym roku, więc tam praktycznie nikt nie zagląda, ale zapraszam, naprawdę link jest w opisie, bo tam pojawiają się i filmy, i różne informacje na temat kanału, także serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o wszystkie wyświetlenia, w tamtym roku było ponad 30 tysięcy, a w tym roku mamy 76508, więc też jest bardzo dużo. Tak jak mówię, ten film Realizacja kodu, odcinek pierwszy, bardzo dobrze się przyjął. On ma w tym momencie, w tamtym roku miał 12 tysięcy wyświetleń, a w tym roku ma już 44,5 tysiąca, tak więc to jest naprawdę sporo. Ten film bardzo mi pomógł nabić wyświetlenia. Jeśli chodzi o filmy, filmów było 326 w tamtym roku, a w tym roku jest 374, także w tym roku jest niewiele, jeśli chodzi o filmy, bo są to 48 filmów, które udało mi się w tym roku nagrać i wrzucić, ale tam wiecie, była przerwa 2-3 miesięczna i tak jak mówiłem to w poprzednim roku, bardziej staram się teraz pracy włożyć w montaż niż odwalić materiał na szybko i byle go wrzucić. Jeśli chodzi o oceny pozytywne, w tamtym roku mieliśmy ponad 400, w tym roku jest ponad 1000, więc też to jest ogromne zaskoczenie. Dużo łapek właśnie jest, samych 500 łapek jest chyba pod tym właśnie realizacja kodu, więc to jest naprawdę bardzo miłe coś takiego zobaczyć, że jest tyle tych łapek, że po prostu lubicie to i dajecie te łapki w górę. Jeśli chodzi o oceny negatywne, w tamtym roku było ponad 200, w tym roku jest ponad 400, więc tu żadne zaskoczenie, jeśli chodzi o łapki w dół. Jeśli chodzi o komentarze, w tamtym roku było ponad 216, w tym roku jest ponad 700, więc tutaj też jest ogromne zaskoczenie. Dużo komentarzy też mam właśnie, tak jak mówię, pod tym realizacja kodu, pod tym filmem właśnie. No i jeśli chodzi o udostępnienia, w tamtym roku było 24, w tym roku nie mam niestety pojęcia, bo tak jak mówię, nie mam dostępu do tych danych, tak jak mówiłem, tamtym błędzik wyskakuje,
pisze mi, żeby tam sprawdzić jutro lub pojutrze, ale ja tak jak mówię, muszę nagrywać ten materiał, żeby on właśnie pojawił się 1 kwietnia, żebyście dostali ten materiał akurat w tym dniu. Tak więc w sumie to by było na tyle. Nic tu się wiele, tak jak mówię, nie zmieniło. Doszedł jedynie monitor, doszła kamera internetowa, ale to ona mi służy tylko do komputera. Przyszedł właśnie komputer, jest subwoofer, wszystko jest git praktycznie i nie wiem, jak zauważyliście, jest oświetlenie też, nie? Amatorskie, bo amatorskie jest ono po dwóch stronach. Jedno mam z tej strony, drugie mam z tej strony. Ale praktycznie z niego nie korzystam, bo przydałyby mi się takie parasoleczki malutkie, żeby po prostu rozszczepiało to światło i nie raziło mnie tak po oczach. A kartka, bo ja robiłem wcześniej tak, że zginałem kartkę na pół i po prostu zasłaniałem, ale to nic nie dawało, nie dało się grać, nic nie widziałem, oślepiało mnie i po prostu nie widziałem, co się dzieje na telewizorze. Tak więc na ten materiał pewnie to by było tyle, tak jak mówię, teraz zobaczycie krótki materiał, gdzie pokażę wam, jak to stanowisko mniej więcej wygląda, i drugi materiał zobaczycie z komputera. Pokażę wam, jaki mam komputer i tam zobaczycie też podzespoły komputera. Tak więc na ten materiał to by było tyle. Krótszy o wiele od tego z tamtego roku. Troszkę zwięźlej postarałem się to wszystko wam powiedzieć. Tak więc na ten materiał to by było tyle. W następnym materiale nie wiem, co będzie. Czy będzie 5 odcinek z serii Beat Kingsa, czy po prostu zrobię materiał taki troszkę inny od wszystkich. Troszkę taki odpoczynek od serii będzie od czasu do czasu. Ale to jest niespodzianka, zobaczycie to. Zobaczycie to dopiero wtedy, jak to się pojawi. Tak więc nie będę tutaj nic zdradzał. Tak więc na ten materiał to by było tyle. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, walnijcie dzwona. Żeby być na bieżąco, zajrzyjcie na Facebooka. A teraz sobie obejrzyjcie, jak to mniej więcej wszystko u mnie wygląda. Tak więc na ten materiał to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!